Halo, dzień dobry. Dobry. Bo ja tu w sprawie czołgu przyszedłem. No. Dobrze się ukradł? Ja nic nie ukradłem. Proszę pani, bo mi tego, kazał mi skastować ulta i gdy skastowałem, to przez niego padłem. I teraz on mi musi oddać. Znowu kradniesz, babie. Ja nie kradnę. Znowu taki głupi jesteś. To nie ja, to on. I on musi trzy dychy przesłać, proszę pani. Czego? Bo ja mu pożyczyłem na item shop w takiej grze i on mi nie oddał. I ja bym bardzo chciał, bo moja mama jest bardzo zdenerwowana i kazała mi oddać, myślisz, a ja nie mam skąd. Jest zdenerwowana? Czego kradniesz znowu? Jak nie ciebie okradają, to ty innych okradasz. Ty też głupi jesteś, znowu. A skąd ty jesteś, kolego? Halo? Panią, panią słabo słychać. Co u mnie słabo słychać? Musi pani chyba tam bliżej podejść. Ja bliżej podejść. Kuźwa, no nie bij mnie. Na łeb dostaniesz. Skąd ty jesteś, kolego? Halo? Halo? No to o co pani pytała? Skąd ty jesteś? Skąd czy kto? Kurwa, skąd? Ja jestem ze Śląska. Jaruna, ja gadam, bo ja jestem nic! Z tego Śląska to kradą, ty oszukujesz, ty! Jak ja oszukuję? Ten kurwa taki jeden, co mu ukradł kurwa konto, jak on miał? Jaruna, ja gadam ze Śląska, ten kurwa spod Kielc, jak on tam kurwa miał? Jak on miał, ten spod Kielc? To fubu! Jebielka kurwa, do dzisiejszego dnia nie oddał. I ty ale mi to fubu! Ale że cię on okrada, ty kurwa kradniesz, ty! Ja nie kradnę, to Konti! Tak, ty Ślązaki to są kurwa złodzieje! Konti zapierdolił trzy dychy na wora i nie mam skąd teraz pochytać. A to trzy dychy to co, to jest euro czy to jest złoty? Euro. A euro kurwa, to się szybko zajarzył, nie? Żeby nie powiedzieć kurwa złoty, bo to tylko nawet tam 8 euro. No bo to euro, wiocha kurwa. Jak złotówki. Ja kurwa za 2 tygodnie jadę do Polski, jak chcesz to kurwa podjedź pod Bydgoszcz i ci dam te trzy dychy. Ale to tego, ale to przelewem, bo ja się wstydzę swojej twarzy. Ja ci kurwa przeleję, ja ci kurwa tak przeleję, że ci głowa. Ale proszę pani, niech pani nie przeklina. Bo ty kurwa kłamiesz, ty ale oszuście, pani, ty ale pani, Krakowic, no ale proszę pani. Widzą. Proszę pani, bo mi będzie smutno, jeżeli pani przeklina. Ja tu kulturalnie, a pani wyzywa. O, bo ty kłamiesz. Proszę? Bo ty kłamiesz. Jak ja kłamę, jak on trzy dychy zapierdolił? Jak ci nie... Ty? A ty kurwa co, nie przeklinasz? Ty? Nie, ja... polską no. Polszyzną. O. Taki język łaciński kuchenny. Polski. Jakie złodzieje z Polski? Co pan tu. Bartek, nie masz chyba innych kolegów? Mam. On nie ma kolegów, on kurwa, musi płacić za koleżeństwo. Albercik z Hanoweru, kurwa, to jakiś następny jest. Albercik gdzie jest? To jak z tymi z trzema dychami? Kurwa, dam trzy dychy, ty. Powiedziałam ci, podejdź pod Bydgoszcz, dostaniesz. A gdzie jest Bydgoszcz? W jakiej części Polski? Kurwa, nad morzem. A to ja tam nie dojadę, proszę pani, bo jestem taki to kurwa, biedny. To kurwa, pociągi tam nie jeżdżą? Nie, nikt tu nie jeździ, bo my jesteśmy biedni. No bo wy kurwa kradniecie i nic więcej, o. I my na banie węgiel zbieramy, wie pani? No, ale tak myślałam właśnie. Ale to co z tymi trzema dychami? Moje mama zabije. Mama ja zabije. Proszę pani, będę płakał i mnie nikt nie lubi. Taki też głupi jesteś, nie? Płakał. Jak A się jak dajesz pani się... kurwa okradać, to ty głupi jesteś. Ale ja pożyczyłem mu. To jak kurwa pożyczyłeś, mówisz, że ukradł ci? No bo mi nie chce oddać. Kurwa, my tacy głupi jesteś i ty też kurwa głupi. Nie bij. Śmierdzielu ty. Co? To jak będzie z tymi trzema dychami? Oddam ci kurwa 5 dych i będzie dobrze. I nie ale, już. Ale przelewem. Tak, przelewem kurwa. No, to ja pani kontry, dam numer konta. A złotówki czy euro? Złotówki niech będą. No to dobra. Podaj numer konta, ci jutro przeleję, człowiek. Dobrze, to już podaję. Ale to... pierw mamy zapyta, bo ona tu jest taką... Ona jest taka chaotyczna i taka lekko tyranka. Jak mi wypierdoli z maczugi, to się przewrócę. A ty dziecko ile masz lat? 12. Dlatego ty nie masz swojego jeszcze konta. Proszę? Dlatego ty nie masz konta swojego. A widzi pani. A ja myślałam, że ty troszkę stary. A zagra pani ze mną potem w Lola? O? W Lola pani ze mną zagra. Bo ja tu takie kurwa, ligi sam nabijam. Sam się loluj ty. Bo ja tu takie ligi tam nabijam. Wymyślali mi też. A bo ja tu ligi nabijam i ja pani potrzebuję.
Kurwa, co ja będę miała robić tam? Będzie pani puszowała tarety. Co o, pani tarety. Na to? A co to znaczy? No bo tu są, widzi pani, tu są tak trzy wieże i trzy linie. A gdzie? No tu właśnie gra Colty ze mną. A wieża jest jedna, gdzie druga? No są trzy linie, pokaż, mamy trzy linie. Mid, top i bot. No dobra, i co teraz mam robić? No i trzeba wieżę niszczyć. I zabijać przeciwników. Strzelać do tego, czy co mam robić? Wieżę i zabijać i przeciwników i być najlepszym. I 30 zł na jutro albo będzie w pierdol. Kurwa, dam na 30. Wolność Tomku w swoim domku. A wie pani, dzisiaj dostałem piątkę z religii. Zlodziłem księdzowi. Ja pierdolę, Bartek. Był bardzo chętny. Kasuj go. Pizdu, kurwa. Proszę nie pani. Nie poda adres, to mu kurwa wyślę. Pocztówkę z Bielefeldu. Pocztówkę mi pani wyślę? Tak. Serio? No? No ja będę zadowolony. Normalnie? Wyślę. Ja! Moja Bartek, pierwsza pocztówka adres, w życiu. Ja mu wyślę pocztówkę z Bielefeldu jutro. Z bile... Bile co? Co to jest? Bielefeld to jest kurwa miasto. A gdzie to się znajduje? W Niemczech? Aha, bo ja tam na Niemczech się nie znam. I nawet w Polsce się nie znasz. A skąd pani wie? W Polsce nie wiedział, gdzie Bydgoszcz jest. A to pani jest taka pamiętna. To w ogóle ja nie wiem, do której klasy ty dziecko chodzisz? Do czwartej. A ile masz lat? 12. Aż. Do czwartej klasy chodzisz, tak? Tak, bo kiblowałem parę razy, bo mnie matka nie pilnuje. Kurwa, przyjdź do mnie, ja cię popilnuję. Pani mnie popilnuje? Tak, to nawet będziesz miał czas na tej swojej grypie zalonej. I ty też się kurwa nie śmiej. A bo ja Jezu, właśnie takiej mamy bym potrzebował. Pizza w łeb? Zaraz proszę? O, ty też. Złodzi mi kurwa ukradł mój komputer! Mój rozpierdolił do mnie mój ukradł! Pisz do bombosa albo coś. No, ty. Bo Colty to jest taki wariot internetowy. Mówisz, trzeba o na niego uważać. A mi kurwa ukradł komputer! Sobie tylko przydechy kurwa mi komputer zapierdolił. Biały dzień kurwa, w niedzielę, po południu, zajął ale... mi komputer. Ej, nawet to... nie zadzwonił, nie zapytał się czy może. Ale to pani serio prześle te trzy dychy? No kurwa mówię ci, że prześlę, to podaj adres. Ja pierdolę. Kopercie ci położę normalnie kurwa trzy dychy. Zdrażę i ci wyślę. Dobra, to ja zaraz pani podam, konto, dobrze? Nie podaj adres. Ale to konto bankowe. Ale ja ci na adres ci wyślę. Dobrze. Ale nie, bo tak się wstydzę. A co by się kurwa wstydzić? No nie będzie kogoś baby z tym. A jak będzie? Imię mama skrzyczy? No powiedz mamie, że nie wolno krzyczeć na nią. Ale mama na mnie krzyczy. Oj, powiedz mamie, że nie wolno. Pani z Niemiec mówiła, ale że nie wolno. Ale co ja jej mówię, jak ona krzyczy? No to mów drugi raz. Nie wolno. No jak nie wolno, jak rycy, jak chce. Boże, Bartek, ty coś jadłeś? Przepraszam. Tak. Co jadłeś? Moje gówna wpierdalał. On lubi. Co jadłeś się pytam? Chrupki. Jezus Maria. Chcesz takie te ziemniaki takie zapiekane? No. A tego, a pani mi tego zrobi obiadzik? Tak, ja robię ziemniaki zapiekane teraz. A właśnie co dzisiaj macie na obiad? No, no właśnie to będziemy mieli, bo dopiero od lekarza wróciłam i nie mam czasu gotować. A, to zrobię i później upiekę ciasto jeszcze. A po co pani była u lekarza? Bo ja jestem chora. Na co? Na głowę. Ale nie, bo pani ze mną normalnie rozmawia, to nie jest pani chyba chora na głowę. Nie, nie, na nóżkę moją. Mój malutki, duży paluszek. A co się stało? Ja po prostu miałam operację. Ta operacja się nie udała. Już miałam trzecią operację. I w tej chwili paluszek się trochę zaczyna ruszać. Teraz a bo ja, bo ja też byłem ostatnio w szpitalu. O? I bo miałem rękę stuczoną, bo mnie w szkole biją. W domu cię biją, w szkole cię biją. Dziecko, ty się wyprowadź, przyjdź do nas tutaj. Bo ja jest... będzie bardzo się cieszy, będzie miał rękę. Bo ja jestem taki mały i biedny i chudy. A gdzie masz zdjęcie? Masz jego zdjęcie? Tego malutkiego, chudego? Hey, wake up. Nie wiem jak postawił. Zdjęcie, młody? No nie mam jego. Zaraz, zaraz postaram się jakieś znaleźć. Ale nie kurwa do jakichś tam dzieci malutkich, nie? Dobrze, Polecz, dobrze. Moje. Aktualne. Dobrze, już, już tylko poszukam. No. Czytaj. Nie może to. Czytaj. Tej maleńka? Obuszujemy w kapuście? Pasza? Hej maleńka! Pobuszujemy w kapuście? Ej, ty nie masz 12 lat, dziecko. Jak co to nie? Było za zdjęcie? Jakiś kurwa maniak.
Ja pierdolę z jakimś pistoletem wyskoczył. To jest moje zdjęcie. Poczekaj, pani, pani poczekaj, ja tylko tu zdjęcie znajdę i już pani wstawię. No dalej, bo ja muszę iść ten, robić jedzenie, bo ja głodna jestem. Już chwileczkę. Od 11 jestem ten. Byłam w domu. Już chwileczkę pani wstawiam. Dalej. No. Już chwilka. Tylko niech pani tego nigdzie nie wstawia, bo mi będzie bardzo smutno. Nigdzie nie tego nie będę wstawiała, ja nie mam komputera, bo ten mi zapierdolił przecież gówniarz jeden. To trzeba go jebnąć w tytę. Co? Ja trzeba go jebnąć w tytę. A co to jest? No w tytę. A co to znaczy tytę? No w tytę. Tytę? No tak, jak go pani jebnie w tytę, to będzie git. A gdzie to jest ta tyta? No w głowę. To już dostanie w głowę. No, ukradłeś mi komputer, ja nie mam komputera. To jest on? No, to jestem ja. W tej czerwonej, różowej wozecie z jakimiś tam pikpokami? Co to no, jest? No, to jestem ja. Ja pierdolę, dziecko, pokaż go. No, czekaj, tu. No, a tak powiększ go. No, to ci masz. Brzydki jestem, nie mam jedzenia. Ty dojedzony, co ty jesteś, chłopie? Co jest jak ja ważę 27 kilo. Pokaż tą koszulkę. Ale to, to zdjęcie było robione 27 lat temu. Ty masz kolei, to nie jest... Dobrze, proszę pani, wkleję prawdziwe zdjęcie. Masz więcej niż 12 lat, chłopieku, chłopaku, ty już masz brzuch te. Pani, poczekaj, ja wkleję prawdziwe, bo ja żartowałem. No to fajnie, to kurwa, nie. Pani, poczeka. No dalej, no jedzę, nie mogę stać, mnie noga boli. Pani, to Colty panią potrzyma. Ja potrzyma, kurwa, rozsiadł się, ukradł komputer i nic. Colty, zejdź, mam jemię z miejsca. No. Nie chce mi się. No, spierdalaj z miejsca. Albo gonga dostaniesz nie, i się przewrócisz. Kurwa, dalej, wstawaj do zdjęcia. Już chwileczkę. To jest kurwa nitro. No już wstawiam. To jest brat Albercika. O Jezu. Wołaj go. Nie ma go. Gdzieś jest poszedł. Jest na Welcomie. Ale jest AFK. Połkuj go. Dziewczyna to była? Tak, to było on. Kto? Nitro. To jestem ja, proszę pani. Nie, to jest Nitro. Ale czekaj. To jest jego syn, czy kto? To jest on. Ty kurwa pierdolisz, teraz mnie takie zdjęcia tu wstawiasz, kurwa dziecka z 6-letniego. Nie, to jest moje, mogę dać pani Facebooka. Ja z Facebooka, przez 6 lat. Ale Facebooka sobie... pani dam, mojego. Facebooka, skąd ci wezmę, ja nie mam Facebooka. Ale ja pani dam Facebooka i pani zobaczy, że to jestem ja. Ja jestem rocznik 2001. Ile kurwa masz lat, ty 2001? Nie wiem. Dużo. Jestem rocznik 2001 i mam 12 lat. A to pani prześle a te trzy dychy. Ile ma lat? Dziecko. Moja mama ma 27. Ej, mama ma 27, ty masz 12? Tak. To mama miała 15 lat, jak cię urodziła? No ja nie wiem. Ale taka jest prawda, szara, barda. I chodzi o to, że jestem niedożywiony, chudy, mały, biedny i potrzebuję 3 dychy na wora. Na co? Na wora. Jakiego wora? Ostatnio paliłem wczoraj, więc najwyższa pora. I potrzebuję na wora 3 dyszki. Ty chyba jesteś jebnięty, kurwa. Tam wjadę pod tym, kurwa, gdzie ty mieszkasz? Ja? Katowice. W Hanower. Ja? W Katowicach pod Hanowerem, nie? Tak. Ja też kurwa mieszkam pod Hanowerem. Pod Hanowerem mieszkają. Ale czemu pani przeklina? Ja się do kurwy nędzy pytam. Bo ty kurwa mnie wkurwiasz, bo ty zdjęcia wstawiasz kurwa jakiegoś dziecka. Ale to jest serio moje zdjęcie. Tylko, że nie wiem, takie lekko starsze. Ja nie mam nowszego. Mam takie nowsze, ale niewyraźne. No pokaż to nowsze. Dobrze. Od ilu lat jest to nowsze? Wakacje robione. No to pokaż wakacje. Którego roku te wakacje były? Tego co teraz. Dobrze. Stawiaj dalej, bo idę robić jedzenie, bo już nie mogę. Też mnie nie wkurwia, nie? Kiedy mi oddasz komputer? Ja jestem taki chudy, ważę 42 kilo. Jezus Maria, dziecko. To w moim szałasie ukryty jestem teraz. To jest mój szałas.
O, jest tam. O. No to co? Tu. To jest on? To jestem ja, proszę pani. Dziecko drogie. To jest aktualne zdjęcie. No to jest moje aktualne. Ja mam 1,66 m i ważę 42 kilo. Jedzenia nie masz dziecko w domu? No nie mam, bo mama pije wódkę. Aż pije wódkę? No. 27 lat jeszcze pije wódkę. No, pije wódkę. Dobrze. A pani pije? Mogę. Proszę? Ten na odwykówce. Co pani odwykówce? Nie mogę pić, no przecież od czerwca jestem na chorobowym, człowieku. Od marca jestem, 10 marca na chorobowym. A jakim już chorobowym? Co pani choruje? No to kurwa ci mówiłam przecież, że mnie noga boli po rozumiem, co pani tam choruje. Dobrze, dobrze. To ja nie przeszkadzam, niech pani idzie robić obiad. Smacznego. A mnie nie stać, ja będę pozbieram jakieś takie te resztki. No skąd resztki? No z obiadu. To mama Ruta ugotowała, nie? Nie, nie ugotowała, ale tam brat przyniósł coś. Tam przyniósł. No. A proszę pani, to co z tymi trzema dychami? Choć przecież ciebie mówię. Adres podaj, to ci wyślę te trzy dychy. Ale adresu nie mam, bo ja mieszkam w kartonie po LG-ku. To wyślę pani na tego, na konto bankowe? Tak. Tak? Tak. To ja dam pani zaraz konto bankowe. Na kogo to konto jest? Na mnie. No mówisz, że nie masz konta, już teraz masz konto. Mam. Nie, no to nie jest na mnie. Ale na mnie, na brata to jest to jakby. Na kogo? Na brata. Na brata, dobrze. A brat? Proszę? A brat ile ma lat? 19. Ale on też jest taki brzydki i gruby. To wyślę pani. To ja ci tylko jedno powiem, to drogie. Nie graj z tym oszołomem, to cię nie okradnie na 30. Ale proszę pani, bo on ukradł czołg, ale o czołgu mu wybaczę, bo czołg to tego, bo czołg to tam, no zdobędę nowy, ale trzy dychy to mama się złości. Ach. Bartek, musisz kurwa kraść, co chwilę się ktoś na ciebie skarży, już mam tego dosyć. Czołg sobie odzyskam, tam zbuduję nowy w Minecrafcie jakoś tam, wie pani, postawię trzy klocki i będzie. Ale trzy dychy to nie narobię, bo nie mogę iść jeszcze do pracy. O drogie, podaj ten numer konta. Już podaję, chwileczkę, muszę poszukać. No poszukaj, ja ten idę robić obiad. Okej. Okay. Potem mi podasz ten numer konta. Chyba zasnął. Widzisz? Poszuka konto. Boże. A wiesz, czego nie wysłałaś, kurwa? No jak? Do mnie? No toś go wyślę jutro. Jutro go wyślę w pracy. Już poszła? Dobra. Zamknij mi drzwi? Dzięki. Kolti. Ona mi serio wyśle te trzy dychy? Nie, no pojebało cię. Czemu nie? Ja ci dam konto. To. Równo. Zdecydowanie równo.